Dzień dobry! No dzień dobry. Z tej strony Naruciak, a witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Trudnych Spraw. Z delikatną jednak poprawką, że dzisiaj oglądamy nowe Trudne Sprawy. O Matko Boska, kto to rozróżnił na tym etapie? Ja widzę różnicę, wydaje mi się, że z trzy osoby również. Poza tym chciałbym, żeby te odcinki nie były praktycznie identycznie nazywane na zasadzie Trudne Sprawy. Odcinek 148. No i dzisiaj, kochani, mamy odcinek pod tytułem Twój stary kończy 50 lat i ogarnia, że jest stary, więc zaczyna się cofać w rozwoju, żeby zostać młodą osobą. I ta kurtka, i te spodnie, bo tato miał taką skórę. No ale nie taką, zobacz jaka ta jest gładziutka, no zobacz, a zobacz jak szeleści. Całe życie, tylko spodnie w kancik, latem kamizelka, sandały, gumy zimą, gumofilce, przecież ja wyglądałem jak obwieś. A dzisiaj kryzys wieku średniego, poważny problem, poleci bardzo potężnie i my będziemy tego świadkami w paru dokumencie. Przygotowujcie się, kochani, już teraz, bo zaczynamy. Ciunka i loczki. Trudne sprawy zaczynają się od wprowadzenia żony i męża. Żona jest na emeryturze, mąż pracuje. Żona przygotowuje mu obiadki, żona mu przynosi te obiadki. Ale nagle jest szok, zdziwienie. Nie wiadomo, co się odwaliło. Bo nagle mąż powiedział, co ty? Ja nie jem tłustego. Ja jem zdrowo, bo młodzi ludzie jedzą zdrowo. W McDonaldzie. Zestaw maty, zestaw Ralfa Kamińskiego. Mąż poszedł do McDonalda raz. I patrzcie, jak wrócił, patrzcie, co z nim to zrobiło. Jak ty wyglądasz? To jest moja nowa stylówka, stylizacja znaczy. Jak ci się podoba? Stylizacja? Stefana, co ty, wybierasz się na bal przebierańców? To może lepiej się za pirota przebierz. No ale, albo może za pszczółkę. Ja ci takie plastikowe, takie z folii, wiesz, skrzydełka może ci zrobię. Sama się przebierz za pszczółkę, ja nie idę na żaden bal. No to po co się tak przebrałeś? Co jest? Wiesz co? Całe życie, tylko spodnie w kancik, latem kamizelka, sandały, gumy zimą, gumofilce, przecież ja wyglądałem jak obwieś. Zostałeś przeklęty sandałami. Ale teraz będzie lepiej. Stefan, dobrze wyglądałeś. Stefan, musisz natychmiast przestać robić cokolwiek robisz tymi rękoma. Zawsze było uprane, uprasowane, a to jest takie nie twoje. Wiesz co? Ja zawsze chciałem sobie coś zmienić, no i teraz zmieniłem, ja przecież nie jestem taki stary. Czuję teraz taki powiew takiej młodości w sobie, wiesz? Tak nagle? Ludzie się mniej starają robić strój na Halloween, kiedy idą na imprezę do ziomków, niż ty, kiedy się ubierasz normalnie, bo nie masz siebie walnęło łubidubidub w głowę. I ta kurtka, i te spodnie? Przecież przed laty się nawet tak nie ubierałeś. No bo przed laty nie było takich ubrań. Jak to nie było? Teraz też nie ma takich ubrań, stary. Mój tato miał taką skórę. No ale nie taką, zobacz jaka ta jest gładziutka. No zobacz, a zobacz jak szeleści. Dobra, Stefan. Znaczy tak ciężko na starcie już od razu? Nie mogliście nam dać się, nie wiem, rozgrzać? Jakieś na początku 10 przysiadów, 20 pompek, 100 brzuszków. Nawet jak chciałeś, to trzeba było ze mną o tym porozmawiać. No ale o czym? To jak będę se chciał pójść na targ kupić skarpety, to też muszę z tobą o tym rozmawiać? No nie. No właśnie, nie marudź, przyzwyczaisz. No, Żona po iluś tam latach to jak mama, więc no razem się chodzi kupić skarpetki. Stefan, no dobra. Ta kurtka, te spodnie, no ale po co te wszystkie ozdoby? No ale to, no to przecież do siebie wszystko pasuje. No i co, i ty tak wyjdziesz na ulicę? W sensie, ja stary nie mam w ogóle problemu żadnego z swoim ubiorem. Uważam, że wyglądasz nawet okej, ale musisz przestać robić, nawet nie chcę pokazywać tego rękoma, to co robisz cały czas, stary, jakby niewytłumaczalny jest poziom cringe'u, gdy to robisz, naprawdę, w sensie, ludzie, którzy latają dookoła księżyca, widzą cię stamtąd, ponieważ tak promieniujesz promieniotwórczym cringe'em. A dlaczego nie? No nie będziesz się wstydził, że się ludzie będą z ciebie śmiali? Że powiedzą, że staremu odbiło? Wiesz co? Ty jesteś miesiąc ode mnie starsza, więc nie wypominaj mi wieku. Ja o tobie nie mówię, że jesteś stara babka. A jak ci się nie podoba mój nowy image, no to trudno. Wiesz co? Idę na osiedle się przejść. Za pół godziny wrócę do domu. Zrób kolację, bo jestem głodny jak wilk. Czekaj, idziesz się przejść po osiedlu? Tak, żeby cię ludzie zobaczyli? Wiesz co? Idę się pokazać ludziom w
wszystkim dookoła się przejdę, żeby każdy zobaczył, jak wyglądam. A jak wrócę, to ma być tu jedzenie, rozumiesz? Kilka godzin później Stefan znów ją zaskakuje. Co ty tam robisz? Stefan? O! Gdzie ty wchodzisz? Przepraszam, co pytałaś? No właśnie, widzę, nawet gdzieś zamyślasz się. Co to za strona? Ty wchodzisz tam, gdzie nasze wnuczki wchodzą? Aha, nasze wnuczki wchodzą na tę stronę, a od dzisiaj wchodzę również i ja. Wyrwane z kontekstu to nie brzmiałoby zbyt dobrze. Co to za strona? Ty wchodzisz tam, gdzie nasze wnuczki wchodzą? Nasze wnuczki wchodzą na tę stronę, a od dzisiaj wchodzę również i ja. A co, ty będziesz je szpiegować? No co, ty, no własne wnuczki mam szpiegować. Ja tu tylko profil zakładam. Ale po co ten profil? Wiesz co, dzisiaj to można się komunikować z całym światem przez internet. Ja nie widzę w ogóle potrzeby komunikowania się z całym światem przez internet. Poza tym jeszcze 50 lat temu nikogo nic nie obchodziło na temat świata. Dowiadywałeś się tylko, jak jakaś wojna wybuchła. Czy było gorzej? Nie wiem, bo wtedy nie żyłem. I nie wiem, po co się wymądrza teraz. To jest w zasadzie takie okno na świat, można powiedzieć. I ja będę tu zamieszczał swoje zdjęcia. Swoje zdjęcia? No takie na przykład z wakacji, jak byliśmy nad morzem? Albo jak wpadłeś do kompostownika, jak byliśmy na działce? A może nowego Stefka, co? Takiego z imidżem. Co wymyślasz? Jezu Chryste, on ma swoje alter ego. On zakłada okulary i mu się zmienia całkowicie osobowość, nie? Cześć, tutaj Adam w okularach. Teraz będę mówił jako Adam w okularach. Chociaż nie, bo potem mi moi widzowie piszą w komentarzach, że noszę zerówki, żeby się pokazać. Kto tak robi? Czy ty naprawdę uważasz, że poszedł do sklepu, miał takie... kupię okulary, żeby nosić okulary, żeby wyglądać, że noszę okulary, mimo że ich nie muszę nosić. W sensie ja takich ludzi nie znam i chyba nie chcę poznać, którzy tak robią, naprawdę, nie? W sensie ja mam wadę wzroku, są prawdziwe okulary. Po prostu Adaś ma 1000 IQ i wiedząc, że ma dużą głowę i że każde normalne okulary wyglądałyby zbyt małe, wyglądały jak takie małe okularkach, to kupiłem 4 ramki przeciwsłonecznych okularów i do nich zrobiłem szkła, które pasują do przeciwsłonecznych i zrobiłem zdrowe szkła dla oczu w okularach przeciwsłonecznych. Panie w sklepie okulistycznych, głowa się rozwaliła, nie? To było dosłownie takie, to nikt tak nie robi! Kto tak robi? 20 lat tu pracuje, nikt tak nie robi! Następnego dnia Kalina przychodzi pod pracę Stefana, by przynieść mu obiad. Jest świadkiem, jak Stefan dostaje coś od młodej, nieznajomej kobiety. Cześć! Co ty tam masz? A cześć, przepraszam, zamyśliłem się. No widzę. Co to jest? To pendrive, taka wtyczka, co się wkłada do komputera, a na nim są moje zdjęcia, wiesz? Słowo pendrive i wtyczka ma podtekst seksualny, nie słucham. Ja nie wiem, czy bym ufał dojrzałemu mężczyźnie z pendrive'em na smyczy, nie? Miałem takie, może lepiej zachować kilka metrów, bo on tam może mieć wszystko. I niestety mój mózg podpowiada, że to nie są rzeczy, które bym chciał oglądać. Wczoraj jak sobie założyłem to konto, to miałem za noc jeszcze parę rzeczy, zrobiłem sobie kilka fotek. No po co ci te zdjęcia? Co, byś jakieś dokumenty wyrabiał? Nie. Na Stefka? Byłem na profesjonalnej sesji, rozumiesz? I tu mam kilka świetnych ujęć w nowej stylizacji. Na sesji zdjęciowej byłeś? No co w tym dziwnego? Dużo ludzi dzisiaj chodzi na sesję. Czyli przejście się po siedlu nie zadziałało. Musisz teraz wszystkim pokazywać zdjęcia. Będziesz chodził ze swoim albumem i pokazywał, patrz jak teraz wyglądam. Patrz jak teraz wyglądam. Jak chciałeś, to ja ci mogłam zrobić. Przecież ty nie umiesz robić zdjęć. Ja nie umiem? A kto robił na wakacjach? No tak, a co potem? Nogi poucinane i paluch w obiektywie. Stefan, co wypadek był w robocie? Komu nogi obcięł? Marian, spokojnie. Stary! Nie mają nóg! Wszyscy stary na zdjęciach! Nie mają nóg! Mi już nogi dawno! To mnie nogi obcina żona, jak mi zdjęcia robi. No, sobie na drugi raz będziesz sam robił, jak ci się nie podoba. Albo poprosisz wnuki, to one ci zrobią. Ale to by było robione komórką. A jak zobaczysz te cudeńka tutaj, to ci buty spadną.
buty mi spadną, jak zobaczę, ile to kosztuje. Ja kiedyś miałem bają fotograf i chodziła z lustrzanką, ale wtedy miałem takie, dobra, zróbmy zdjęcie na zapas, jak trzymam hydrant, jak stoję przy drzewie, jak za mną jest bezkres możliwości środowiska. I doszedłem do wniosku, że co ja robię? Dlaczego ja robię zdjęcia i sesje tylko po to, żeby wrzucić jakikolwiek zdjęcie na Instagrama? Czy Instagram nie powinien być po to, że właśnie wrzucasz jakiś epizod swojego życia, który coś opowiada? I po prostu, no nie wiem, ja jakoś jestem antyfanem lustrzanek na Instagramie. Jak ja widzę, że ktoś się za bardzo stara i idzie robić tą sesję, to mam takie, ale po co? Ale po co tak? Ty po prostu chcesz sobie zrobić zdjęcie, żeby się sobie bardziej podobać, tak? Żeby sobie ego podbudować, tak? No ile niby ma kosztować? Ja już wiem. A nie pamiętasz, ile dzieci dały za zdjęcia po ślubie? Pamiętam, ale ja nie zapłaciłem nic. Ze ślubnymi rzeczami, które kupujesz, jest tak samo jak z gamingowymi. Cokolwiek, co ma przydomek gaming lub ślub, to jest razy 300 do ceny. Jak to nic? No bo wiesz, jak to jest, no, od czegoś trzeba zacząć. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na kogoś, kto, komu jakby tak powiedzieć, wpadłem w oko. Stefan, co ty masz znowu z okiem? Co ci wpadło? Ja nic, ale ty z uszami masz wszystko w porządku. Ale spaliłeś Mariusza, nie? Mariusz zajebiście wszedł tutaj rolą. Zarąbiście tutaj wchodzi tymi tekstami, a ty tak bezbecznie mu odpowiadasz. Mariusz z wąsem, szanuję ciebie, naprawdę. Uważam, że dajesz radę, nie słuchaj się tego gnoja. Stefan, a powiedz mi, a ty nie masz jakiegoś romansu, czy ta... Czekaj, zdradzasz mnie. Nie zdradzasz może, słuchaj. Czemu ty tak w rozmowie tak pytasz randomowo na zasadzie? Słuchaj, ja tam może, nie wiem, przypadkiem 40 lat małżeństwa niszczysz nam, co? A jak tam w ogóle w pracy? Co ty gadasz, kobieto? To była fotografka. Ona powiedziała, że mam świetną twarz i jestem bardzo fotogeniczny. Świetną twarz! Szkoda, że ciebie nie widziała, jak rano wstajesz z bólem kręgosłupa. Co ma bolący kręgosłup do twarzy? W sensie, że wyraz jest taki... A powiedz mi, a gdzie ona ci to powiedziała? Wiesz co? Szef wymyślił taki kalendarz do firmy. No, taki reklamowy. No. I no wiesz, są takie z kotkami, z gołymi babkami, no i... Ten kalendarz będzie z gołym tobą. Szef pomyślał, że to może my, pracownicy, bylibyśmy modelami w tym kalendarzu. Pozowałeś nago? Wiesz co, ja muszę już lecieć. Co tam dzisiaj mamy? Spoko, ale błagam, nie pokazujcie tego, proszę, proszę. Zupa, pierogi, kompotu nie ma. Nie szkodzi, łyknę sobie coś gazowanego. A wieczorem pokażę ci co nieco. Co ty, Stefan, mówisz? Jak będziesz miła. Co ty mówisz? No przecież o zdjęciach mówię. Po co tak? Po co tak? Nie wiem, czemu łzy mi poleciały z cringe'u, nie? W sensie, tego jeszcze nie grali. Kalina spędza popołudnie ze swoją siostrą Agnieszką. Głównym tematem podczas wspólnej kawy jest oczywiście Stefan. Dziewczyno, każdy teraz robi zdjęcia. Każdy ma telefon z aparatem. Zrobić sobie zdjęcie teraz to nie jest problem. Ty to widzisz wszędzie problemy. Ale on poszedł na sesję zdjęciową. Do fotografki, której niby wpadł oko. I to jeszcze za darmo. No co ty opowiadasz? Bo ta fotografka prawdopodobnie będzie robiła kalendarz firmowy, który wymyślił szef. Po co my oglądaliśmy przed chwilą to wszystko? Skoro to ty wszystko musiałaś zaspoilerować. Mam wrażenie, że te dokumenty się tak powtarzają, bo... ludzie dołączają na serwer w różnych momentach, nie? W sensie mogą przegapić tą minutę pierwszą w artokumentu i wchodzą na przykład w minucie 12, więc co chwilę powtarzają. Naprawdę tak jest, jestem mądry, nie? Wow, ale spostrzeżenie, Adam, naprawdę tak jest? Naprawdę, Adam, sam to zauważyłeś? Sam do tego dotarłeś? Nie potrzebowałeś opiekunki? Mało tego, te zdjęcia, nie wiem, czy one nie będą nago. Rany boskie, siostra, co ty gadasz? O, cześć, Aga! Jak leci? O nie, to eskaluje. On dosłownie tam stoi, jakby tam wyskoczył nago, nie? Tylko, że jest w ubraniu, całe szczęście. Ale prawdopodobnie z***y, którzy tak wyskakują z krzaków w parku, wyglądają identycznie. Mają taki uśmieszek, obiecują się językiem i mają ręce na biodrach.
Albo trzymają płaszcz odsłonięty. Tak. No cześć, Stefan Szwagier, ale... Wow, ja jestem w totalnym szoku. Wow, jestem w totalnym szoku. Wow, ja jestem w totalnym szoku. Wow, jestem w totalnym szoku. Wow, ja jestem w totalnym szoku. Stefan wrzuca owoce swojej sesji fotograficznej do sieci, co skutkuje nieprzespaną nocą zarówno dla niego, jak i dla jego żony. Już mam 40 polubień. O Jezusie, co jest? I co, będzie całą noc patrzył na te lajki i będzie takie... 41 zaraz będzie. Muszę tylko wystarczająco długo na to patrzeć. Stefan, co ty tam gadasz? Już mam 40 polubień tego zdjęcia, na którym wyszedłem najkorzystniej. Pisz do swoich tureckich braci, to będziesz miał tych lajków parę tysięcy, jak niektórzy influencerzy. Ale nie cieszysz się? Przecież ja do rana mogę mieć ze 100 polubień. Wow, jestem w szoku. Wow, ja jestem w totalnym szoku. Cieszę się bardzo, ale ja chcę spać. No to odwróć się na bok. Ja tu jeszcze poszperam. Poznaję nowe funkcje. Bardzo mi się nie podoba twoja mina, kiedy mówisz poznaję nowe funkcje. Stefan, powiedz mi, kiedy to się skończy? No mówiłem ci, jeszcze chwila. Jeszcze chwila, jestem odpalony w social media. Jeszcze chwila. No ale nie chodzi mi o telefon. Chodzi mi o tą metamorfozę. A, o to. Nie wiem, wiesz co, no, tyle będzie trwało, ile trzeba będzie, no nie wiem. Niezbyt to precyzyjne. Ja się dopiero rozkręcam. Ale fota! Ja nie mogę. Ja nie wiem, czy ty właśnie grozisz, czy obiecujesz, stary, ale powiem wam... Jest potężnie. I oni cały czas obiecują, że coś się odbali, nie? Ja się już boję. I znowu, że mam polubienie, co? Przestań, ja chcę spać! To już 41. Gratulacje. W międzyczasie żona i jej przyjaciółka ogarniają, że mąż nie był w pracy, tylko pojechał motorem gdzieś pod jakiś dom i mają podejrzenia. O, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. O, co tam dobrego dzisiaj jest? Dobry, bitki. Bitki? O, Kalina, jak zrobi bitki, to nie ma takich drugich. A tak poza tym, co nowego, dobrego? A to dobrego, że te bitki to ja dzisiaj doprawiałam. Okej. Okay. Super. Marian, chciałam się coś ciebie zapytać, bo Stefan tak późno wraca do domu. Faktycznie. On teraz tu znika na parę godzin, ale podobno ma to z szefem uzgodnione i po południu odrabia. On ma romans z szefem. Ja już to przewiduję. Swój czas pracy. Dzisiaj też go nie ma. A nie wiesz, gdzie on tak znika? Nie wiem, próbowałem go kiedyś podpytać, to se głupio zażartował, że ma 3 kochanki i już nie wyrabia. Tak ci powiedział? No pewnie zażartował, on i kochanki. O, ale on i łazanki? Okej, okay, już. Musiałem się zastanowić nad swoim życiem przez chwilę. Ale jedno muszę przyznać, że styl to zmienił teraz. Kiedyś jak to przyszedł do pracy pierwszy raz, to sam go nie poznałem. No widzisz, nie tylko ja o to zauważyłem. Tak. Jakby dobrze, że dopełniasz tą rozmowę. Dziękuję, że tu jesteś. Kalina i Agnieszka mnożą domysły na temat Stefana i jego tajemnic. Okazuje się, że niepotrzebnie. Mężczyzna wraca właśnie do domu i wygląda na to, że nie ma zamiaru kryć się ze swoim motocyklem. Słuchaj, ja nie chcę być przy tej rozmowie. Ja idę. Porozmawiaj, jak coś, to dzwoń do mnie. Możesz na mnie liczyć. Cześć, szwagier. Cześć, Agnieszka, cześć. A. Papa. Stefan, co to za motor? Czemu masz bagaż, który ci pasuje do kamizelki? Wow! To jest motocykl. Motor to silnik. Oj, to typowe gadanie tych motororowerzystów. To jest rower, który szybciej jedzie. Zamknij mordę. No dobrze. Nie męczkuj. Skąd go masz? No pożyczyłem. No jak pożyczyłeś? Od kogo pożyczyłeś? Oj, nie znasz. Nie znam, nie znam. Mów, po co ci ten motor? Co, jak to po co? No, żeby jeździć. To przecież wiadomo, żeby jeździć. Jak byłeś młody, to jeździłeś na komarze. Ścigałeś się z babcią, która jeździła na rowerze. A na tym to możesz mieć wypadek. Wiesz co, ja go pożyczyłem na krótko. Niedługo będę musiał oddać, więc nie musisz się martwić. Jak ja powiedziałem, jak się jeździ na motocyklu, będę jeździł na motocyklu, to było poruszenie w rodzinie. Wszyscy mieli takie, Adam, weź ty się
głowę je... A propos głowy, Adam, pamiętasz jak walnąłeś o asfalt głową, ponieważ jechałeś na rowerze? No dobrze, oni tam gadają o dupie Marynie, potem dziewczyny znowu zaczynają śledzić tego męża, ale wiadomo, że nas to interesują, potrzebujemy konfrontacji. O, tego zdjęcia szukałam. Zobacz, to jest zdjęcie z pierwszego zakładu pracy. O, no. To jest ta Baśka. No popatrz, jaka podobna jest. Do kogo jest podobna? No do tej Maryki. Przestań, siostra, nie wkręcaj sobie, no całkiem inne oczy, usta, nos. Nie, to nie ma żadnego podobieństwa. Za dużo sobie wkręcasz. No ale kiedyś inaczej się malowałyśmy, inaczej się czesałyśmy. I światło inaczej padało. Nie. Nie, nie. To jest, ta Maryka jest córką tej Baśki. A skoro Baśka kiedyś chodziła ze Stefanem, to jest Stefana córka. Nie przesadzaj, ty sobie już za dużo wkręcasz naprawdę. O Jezu, jak ja ciebie lubię, że tu jesteś, nie? Ty już sobie coś po prostu wybubujałaś! Cześć! 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 O, cześć, Aga! O, cześć, cześć, cześć! Co tam robicie? No wiesz, tak wspominki takie, oglądamy zdjęcia. Aha. No wpadłem tak, żeby posiedzieć z siostrą, troszeczkę herbatki się napić. Ale wiesz, wiesz co, ja już, siostra, będę leciała, bo na mnie już pora, ja mam kilka spraw do załatwienia. Trzymajcie się, cześć wam. Cześć. No dobra, dla mnie to nawet lepiej. Cześć! No dlaczego dla ciebie lepiej? A nie mam ochoty na gości, zmęczony jestem. Muszę wskoczyć do wanny się wygrzać. Stefan? Tak? A powiedz mi, a jak tam w pracy? Dobrze. Idę napuścić wodę, posprzątam potem łazienkę. Gdzie po sobie, bo zrobisz kąpiel, czy po prostu będziesz tam cifem sprzątał łazienkę? Dokąd zmierzamy? Następnego dnia Kalina widzi, że Stefan wybiera się w dłuższą podróż. Zmartwiona żona spodziewa się najgorszego. Stefan, co ty robisz? Ty się pakujesz? Ty mnie zostawiasz? No, on tam się spakuje potężnie do tego bagażnika, nie? Trzy kubusie i spodnie tam schowa. No ale co ci przyszło do głowy? Ja wyjeżdżam na bardzo krótko. No ale dokąd ty jedziesz? Właśnie nie wiem, o co tu chodzi nagle. Nie było żadnej sceny wcześniej, ona nagle przychodzi, płacze i mówi, co ty wyprowadzasz się? Ty, what the fuck? No na zlot motocyklistów. No ale na jaki zlot? No, na zlot miłośników jednośladów. Na praca? Wiesz co? I nic mi nie powiedziałeś? Słuchaj, tyle razy jeździliśmy razem na wakacje, że pomyślałem sobie, że jak pojadę raz sam, to nic się nie stanie, ale jadę tylko na 4 dni. No. Wiesz co? Ja dowiedziałem się o tym przedwczoraj. Musiałem się szybko zdecydować. Pomyślałem, że taka okazja nie trafia się często w życiu, więc się zdecydowałem, a w pracy wszystko załatwiłem. No dobrze, no ale powiedz mi coś o tym zlocie. Jakby chyba stary zarąbistego szefa, nie? Ty sobie tak wyjeżdżać na przypale bez problemu z dnia na dzień. Dobra, siostra naszej bohaterki powiedziała dość. 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 Idę pogadać z tą traktorową. Wie pani, słyszałam, że niedługo pani ma tutaj swoją wystawę fotograficzną. Ale wie pani, kiedyś oglądałam podobne zdjęcia i podpisane były nazwiskiem Paluch. Ale to może pani panieńskie nazwisko? Nie, moje nazwisko panieńskie to Chorościcka. A przepraszam, a jaki masz PESEL? Oj, rozumiem, to musiałam się pomylić. No tak, Barbara Paluch to była inna kobieta. Ale to może pani matka, bo ona taka podobna do pani jest? Nie, przykro mi. Moja mama nie nazywa się ani Barbara, ani Paluch. Czy ty szminką pomalowałaś sobie włosy? Ty masz idealną szminkę do koloru włosów. Jak to jest możliwe? Jak to się robi? Ja nie jestem w stanie powielić dwóch tych samych kolorów w pęcie. A co dopiero w prawdziwym życiu? Rozumiem. A może mogłybyśmy się spotkać, bo ja jestem taką... hobbystycznie zajmuję się dziennikarstwem i chciałbym z panią porozmawiać na różne tematy takie. Jasne, zapraszam. Wyjeżdżam teraz na 4 dni, nie będzie mnie. Przepraszam, spieszę się bardzo, ale zapraszam na moją wystawę tutaj, która odbędzie się za niedługo. Dobrze, to dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pani. I ona też idzie na 4 dni, tak samo jak jej mąż. Znaczy, siostry mąż. No, słyszałaś? Podobieństwo było przypadkowe. To nie jest córka Stefana. Słyszałam, słyszałam, ale to, że ona wyjeżdża na 4 dni, podobnie jak Stefan, to nie jest przypadek. No, to ja nie.
I jak to się zakończy? Sąd, ciąża? Po powrocie do domu Kalinie ciężko jest się uspokoić. Kobieta wie już, że Marika nie jest córką Stefana. Coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że fotografka może być jego kochanką. On do tej pory jeździ tylko wózkiem widłowym, a teraz motocyklem. Poza tym on jest starszy od niej o 30 lat. O, siostra, a może on jest żigolakiem? Że niby co? No jak, że niby co? Że niby chodzi z paniami za pieniądze. A skąd ma w szufladzie tyle kasy leży? Tak, on jest męską p***ką. Jeździ, występuje jako model. Na Facebooku ma dużo lajków, okej. Słuchaj, a ta Marika, to kto wie, czy nie leci na takich panów geriatryków jak twój Stefanek. Boże, co ty gadasz? Nie, ja muszę... Jezu, siostra, ja tylko żartowałam, tak? Gdzie żartowałaś? Mówiłaś totalnie na poważnie. Czy ty umiesz opowiadać żarty? Już postanowiłam. Kromka zapadła. Zastanów się jeszcze, kochanie, wróciłem! Mam dla ciebie niespodziankę. Pozwól, że ci przedstawię. Nie musisz mi przedstawiać. Ja wiem, kim ta pani jest. Poznaj pana Pawła Kowalskiego. Paweł Kowalski, a kim pan jest? Cześć, Paweł! Co się tu dzieje? Tylko się nie denerwuj, ja ci to wszystko wytłumaczę. To jest Kalinę, że tak powiem... Co? Co jest twój gach? Licz się ze słowami. Ty możesz mieć kochankę, a ja nie mogę się spotykać z panem Pawłem? Co się tu dzieje? Ja naprawdę... Ja tylko przeminęłem pół minuty, co ona już chłopaka se ogarnęła. Co jest nie tak z narracją tego odcinka? Ale co też pani wygaduje? Pani nic nie rozumie. Okej, nic nie rozumie. To wytłumaczysz, czego nie rozumie? Czy po prostu zakończysz swoje zdanie, jakby ktoś miał ci przerwać, ale nikt nie przerwał? Jezu Chryste, jesteś się beznadziejny, naprawdę, nie? I ta scena jest coraz gorsza. To co, panie Pawle? Może się napijemy? Nie, dziękuję, nie powinien. Oczywiście, że pan nie powinien. Wymyśliłaś sobie, że Marika jest moją kochanką i w ten sposób próbujesz się na nas zemścić? Powinien pan coś wiedzieć. Przyszedłem tutaj na prośbę pani Kaliny. No pewnie, że nie na moją. Nie zapraszałeś, kochanka? Jestem prawnikiem. W sprawie rozwodowej. Stefku, może ja już lepiej pójdę. Nie. Niech pani zostanie przy tej rozmowie. Niech pan prawnik ogarnie sprawę tej kochanki i tak dalej. Wypraszam sobie, tylko nie tej, dobrze? Boże, jaka ta scena jest beznadziejna. Na tylu frontach, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Jest fotografem w agencji reklamowej. Tak, znów ściemniasz, tak jak z tym kalendarzem. Fakt. Z kalendarzem ściemniłem, bo nie chciałem, żebyś wiedział, skąd się znamy. Proszę pani, my naprawdę tylko ze sobą pracujemy. Nie ma pani podstaw, żeby się rozwodzić. No co, pani zwariowała? Mówiłam ci, że to jest zły pomysł. Panie Pawle, tego rozwodu to na pewno nie będzie. Panie Pawle, nie ma rozwodu. Już siostra podjęła decyzję. Wiesz co? Do widzenia. Ja muszę się napić, bo inaczej się nie uspokoję chyba dzisiaj. Czy powinnaś mieć takie toksyczne relacje z alkoholem, mój drogi? Czy to jest zdrowe? No to co? Dowiem się, o co tu chodzi? Słuchaj, ja miesiąc temu spotkałem pod pracą Marikę, bo to jest znajoma mojego szefa. I ona pracuje jako fotograf w agencji reklamowej i w agencji twarzy. Zaproponowała mi współpracę. I nie, macie też tak, że nawet nie chcecie słyszeć jego już tłumaczenia, bo już macie tak dosyć tego, nie? Ta scena była teraz tak żenująco słaba. I to jest tak nieporywająca historia o niczym, że ty masz tylko takie Chryste, panie, co ja obejrzałem teraz. Teraz do ciebie dochodzi dopiero, teraz do ciebie dopiero ta myśl, że zmarnowałeś twój czas na to gówno, bo nawet puenty nie usłyszysz dobrej. Znaczy ja nie mówię, że nie, ale no, nie zostałoby dużo czasu na to, żeby oni zrobili autorefleksję. No i co? No co, no poszukiwali kogoś w moim typie do reklamy smarów i olejów. No i na początku tam miałem być tylko statystą, ale później okazało się, że wpadłem klientowi w oko. No i miałem zostać później twarzą tej reklamy. No i co, zostałeś twarzą tej reklamy? No tak, dlatego musiałem zmienić imidż, dlatego musiałem założyć ten portal społecznościowy. No nawet motor mi pożyczyli z agencji. No co,
Dlaczego mi tego nie powiedziałeś? No chciałem, ale wiesz co, jak mnie tak na początku przycięłaś, że będą się śmiali z mojego imidżu, że... To ci nie ma sensu, to tłumaczysz, nie ma sensu, cała ta pobuła nie ma sensu, wy nie macie sensu, wy czemu wy istniejecie? No nie wiedziałem, czy mi się to uda, czy się nie uda, no więc... Nie chciałem ci o tym mówić na początku i dlatego tak się troszeczkę, ukrywałem. Nie, dość. Nie, bo pamiętam, że dostałem od was wsparcie pełne, że jeżeli mam ochotę wyłączyć jakieś gówno, to mogę go wyłączyć. Wyłączam. Nie, w sensie w dupie mam już zakończenie. Jest jakiś syf! Matko Boska! Męczycie nas przez cały port dokument tylko i wyłącznie jednym wielkim cringe'em z tym jestem imidżem! I tu dostajemy w zamian taką puentę, gdzie wy po prostu, Wow! nie, w sensie jestem tak zrezygnowany, to był taki syf. Gadamy, trudne sprawy, same siebie przebiliście. No, jesteście niepowtarzalni jedyni w swoim rodzaju, naprawdę. I to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się nie spodobał, to bardzo dobrze stawcie łapkę w górę, to znajdę jeszcze bardziej żenujący materiał. A na razie dziękuję wam pięknie za waszą uwagę, za wasze oglądanie i widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa.